małpa Boboliwo. Nikt o tej zbrodni nie wiedział. Bliscy Stanisława G. przez 27 lat żyli w przekonaniu, że zerwał z nimi kontakty i wyjechał. Teraz jednak okazało się, że został zamordowany. Wszystko wyszło na jaw przypadkiem, gdy policja znalazła skradziony przedmiot. Cała sprawa początek miała 2 kwietnia, gdy o godzinie 3 w nocy w jednym z domów w Gryźlinach wybuchł pożar. Po tym jak strażacy uporali się z ogniem, do pracy przystąpili policjanci z Olsztynka. Gdy podczas czynności na posesji znaleźli skradzioną z pobliskiej budowy łyżkę od koparki, postanowili przesłuchać właściciela działki Tomasza T. Czy pan wie, po co pana wezwaliśmy? Spytał na dzień dobry śledczy, gdy Tomasz T. zjawił się na komisariacie. Domyślam się, odparł niepewnie mężczyzna, a po chwili namysłu dodał, chyba chodzi o to morderstwo. Śledczy osłupiał, ale zachowując zimną krew, zdanie po zdaniu wyciągał od Tomasza T. historię wstrząsającej zbrodni sprzed 27 lat. Wówczas przy ulicy Jodowej w Gryźlinach Tomasz T. mieszkał razem ze swoją matką Genowefą i Stanisławem G., który wynajmował u nich pokój. Co prawda miał własną rodzinę, ale skłócił się z żoną i wybrał życie samotnika. Wiedzieliśmy, że tam mieszka. Pukaliśmy go pod tym adresem, gdy przestał się odzywać, ale powiedziano nam, że wyjechał. To było prawdopodobne, bo był drwalem i jeździł od wycinki do wycinki, mówi dziś jego córka Barbara Kaszlewicz. Jednak wtedy już Stanisław G. nie żył. Z ustaleń śledczych wynika, że pokłócił się on feralnego dnia z Tomaszem T. oraz jego matką. Przyłożyli mu zatem w głowę jakimś ostrym narzędziem, a ciało zakopali w lesie 2 kilometry od domu. To miejsce Tomasz T. wskazał teraz śledczym, a oni odkopali szkielet mężczyzny z wyraźnym urazem twarzoczaszki. Czy to faktycznie zaginiony Duwal? Tego będziemy pewni dopiero po badaniach identyfikacyjnych, mówi Daniel Brodowski z prokuratury rejonowej Olsztyn Południe. Musimy też ustalić ponad wszelką wątpliwość, kiedy ten człowiek zginął i w jaki sposób. Dopiero potem będziemy mogli skonkretyzować zarzuty. Na razie Tomasz T. i jego matka usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, dodaje prokurator Brodowski. Dziennikarze Super Expressu nieoficjalnie dowiedzieli się, że matka i syn wzajemnie się oskarżają. One zwala winę na nią, ona na niego. Źródło C.